Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Właśnie jesteśmy podczas pierwszej jazdy kalibracyjnej po wstępnej kalibracji wykonanej na hali. Teraz prowadzę samochód, jest to Opel Mokka. Silnik pojemność 1,6 litra, moc 115 koni, rocznik 2015. Kalibracja na drodze polega na w sumie prawie tym samym co autokalibracja na hali, tylko tutaj jeszcze dostrajamy mapę gazową do mapy benzynowej za pomocą właśnie programu diagnostycznego oraz testerka OBD, który nam pokazuje korekty krótko- i długoterminowe. My, kręcąc pewnymi suwaczkami, zbijamy te korekty tak, żeby były takie same na gazie, jak i na benzynie. No, robi się to po to, żeby auto właśnie jeździło identycznie na obu paliwach, żeby nie było utraty dynamiki, żadnych szarpnięć i tak dalej. Opel Mokka jest to mały, kompaktowy, miejski samochodzik. Tutaj silnik o pojemności 1,6 litra ma wystarczającą moc, no bo 115 koni akurat jako auto miejskie, ewentualnie podmiejskie w zupełności wystarczy. Auto samo w sobie jest, no powiedzmy, w miarę ekonomiczne, bo pali 9 litrów benzyny, po założeniu gazu będzie spalać 10 litrów gazu. No, koszt przejechania 1000 km na benzynie jest 450 zł, na gazie jest to 200 zł, więc no 250 zł oszczędzamy na każdy 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny. Instalacja do tego auta kosztuje 2900 zł. Tutaj zamontowany jest zbiornik o pojemności 55 litrów, oczywiście w miejsce koła zapasowego. Zasięg tego samochodu na pełnym zbiorniku, bo wiadomo, 55 litrów zbiornik, 45 litrów będziemy mieli do wyjeżdżenia ze względu na poduszkę bezpieczeństwa, która jest no, wymagana i zawsze potrzebna. To 45 litrów gazu starczy nam na przejechanie około 400 km. No, bardzo fajny wynik, do miasta idealnie, no to myślę, że z tydzień jazdy i będzie git. Instalacja zwróci się po przejechaniu około 12 100 km. Serdecznie zapraszam do korzystania z usług Energy Gas Polska, z montażu i serwisu instalacji gazowych oraz do obejrzenia filmiku z montażu instalacji w tym samochodzie, jak i śledzenia całego naszego kanału na YouTubie, gdzie mogą Państwo obejrzeć montaż z setki, jak nie tysiąca przeróżnych samochodów z wtryskiem pośrednim, bezpośrednim, większych i mniejszych, z większymi i mniejszymi silnikami. Dziękuję, do zobaczenia.